11 kwietnia wspominamy świętą Gemmę Galgani, dziewicę. Gemma przyszła na świat 12 marca 1878 roku w Lucce we Włoszech jako piąte z 8 dzieci aptekarza Henryka Galgani i Aurelii. Chrzest otrzymała następnego dnia po urodzeniu. Jeszcze jako dziecko została oddana do szkoły sióstr oblatek Ducha Świętego. Przełożoną tej szkoły była wówczas błogosławiona Helena Guerra, założycielka tego zgromadzenia. W 8 roku życia dziewczynka została dopuszczona do pierwszej komunii świętej i do sakramentu bierzmowania. Bóg nie oszczędził jej cierpień. Mając 8 lat straciła matkę. Potem na gruźlicę zachorował jej ukochany brat. Gemma opuściła szkołę i internat sióstr, by oddać się pielęgnacji brata, kleryka Eugeniusza, czuwając przy nim dzień i noc. Niedługo potem wywiązała się u niej choroba nóg. W czasie operacji, nader bolesnej, ściskała w rękach krzyż. To był jednak dopiero początek doświadczeń. Wkrótce nadeszła śmierć ojca, zupełny krach majątkowy, gruźlica kręgosłupa, zapalenie nerek. Cały rok Gemma przeleżała w łóżku, unieruchomiona gipsowym gorsetem. Wreszcie musiała opuścić własny dom, gdyż było w nim zbyt ciasno. Na prośbę spowiednika przyjęła ją do siebie pewna pobożna niewiasta. Był moment, że jej stan był już beznadziejny. Poddała się ponownie operacji. Wpatrzona w wizerunek Chrystusa Pana na krzyżu, zniosła ją bez słów skargi i jęku. 8 czerwca 1899 roku, w Wigilię Uroczystości Serca Pana Jezusa, Gemma otrzymała dar stygmatów, czyli odbicie najświętszych ran Jezusa konającego na krzyżu. Odtąd stygmaty odnawiały się u Gemmy regularnie, co tydzień. Rany krwawiły od wieczoru w czwartek, kiedy przeżywała mękę Zbawiciela, aż do godziny 15 w piątek. Wtedy przestawały krwawić i natychmiast zasklepiały się. 2 lata później Gemma została naznaczona kolejnymi stygmatami, korony cierniowej i śladów biczowania. W roku 1902 w uroczystość zesłania Ducha Świętego Gemma zachorowała śmiertelnie. Po chwilowym polepszeniu się zdrowia nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Wezwany spowiednik udzielił jej ostatnich sakramentów. Agonia miała jednak trwać jeszcze przez szereg długich miesięcy, bo aż do 11 kwietnia 1903 roku. Wielką środę Gemma przyjęła wiatyk, a Wielką Sobotę koło południa, mając zaledwie 25 lat, zmarła. Na kilka lat przed śmiercią Gemma zapoznała się z zakonem pasjonistów, któremu założyciel święty Paweł od krzyża wyznaczył jako pierwszy cel słodkie rozważanie męki Pana Jezusa i rozpowszechnianie tego nabożeństwa wśród wiernych Kościoła. Spowiednikami i kierownikami duchowymi świętej Gemmy byli pasjoniści. Na rękach jednego z nich złożyła także 4 śluby właściwe zakonowi. Papież Pius XI zaliczył Gemmę do chwały błogosławionych w roku 1933, a papież Pius XII w roku 1940 dokonał jej kanonizacji. Powodem uznania jej świętości stało się świadome, milczące przyjęcie cierpienia. Atrybutem świętej jest lilia. Jest patronką studentów i aptekarzy. Módlmy się. Boże, który uczyniłeś świętą Gemmę Galgani, dziewicę, obrazem Twojego ukrzyżowanego Syna, daj nam przez jej wstawiennictwo uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, abyśmy mogli być włączeni do Jego chwały, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.